Cześć! Cześć! Dobra. Jesteśmy drugi dzień w Meksyku. Muri wam opowie przygodę wczorajszą swoją. No, historię życia. Dobra. Generalnie winda była taka. Nie no, przesadziłam, ale w szerokości naprawdę taka. Metr na metr jakoś tak. Stwierdziłyśmy, że zmieścimy się tam w dziewiątkę. No i tam zatrzymałyśmy się pomiędzy trzecim a czwartym. No i tak stojąc między trzecim a czwartym piętrem, zaczęłyśmy wołać o pomoc. No i przyszedł pan, który próbował nas jakoś otworzyć, ale my non espanol, non! No i w końcu ktoś tam po angielsku powiedział, że mamy no touch drzwi. No touch znaczy, nie? No i nie dotykałyśmy, jakoś spuścili nas na dół, ale oczywiście... No i było ciężko generalnie i myślę, że teraz już do końca życia będę chodziła chyba schodami, bo zabrakło nam powietrza w pewnym momencie, więc trauma zaliczona. I jeszcze z gorszych rzeczy, to nasza łazienka wcale też nie działa idealnie. Ciekawe czemu? Ja nie wiem! No touch! No teraz już nagrajmy razem. Najlepsze jest to, że ja nie jechałam tą winą, a i tak poszłam schodami rano, bo się bałam. No dzisiaj gramy sparring z... Mexico City! Mexico City! Co jak coś, to u nas jest 8 rano. Takie mam widoki z okna. Ale lepsze są tutaj. A dzisiaj, nie pada. Z tego względu, że seniorki wczoraj dobrze zaczęły swój turniej, wygrywając 3-0 z Chorwatkami, my będziemy starać się dzisiaj powtórzyć wynik z Meksykiem. Dokładnie. A tak w ogóle to gratulacje i powodzenia dalej dla seniorek. 2 lata temu, jak byłyśmy na Mistrzostwach Świata w Peru, odkryłyśmy nową funkcję łóżka, którą zaprezentuje Natalia Murek. No dawaj. Wygrywasz my już? Tak. Ogólnie w Meksyku teraz panuje pora deszczowa, ale dla wtajemniczonych to lato.